Witam wszystkich, którzy mnie oglądają. Hej! Jakiś czas temu obiecałam, że pokażę, jak się wszywa zamek kryty. Dzisiaj przyszła taka okazja. Pokażę, jak wszyć kryty zamek do sukienki. Oglądajcie. Szycie zwykłego zamka jest bardzo proste, natomiast szycie zamka krytego niestety wymaga troszeczkę więcej uwagi i przede wszystkim dobrania odpowiedniej stopki. Jeśli chodzi tutaj o stopki do maszyny, jeżeli macie stopkę wąską, tak zwane łyżwy, wszyjecie zamek kryty. Jeżeli macie półstopkę, również wszyjecie zamek kryty. Lub taką oto, czyli wąską w środku, również wszyjecie zamek kryty. Jednak taką stopką szeroką nie wszyjecie. Zakładam tą oto stopkę. Jak widzicie, ma wgłębienia z jednej i z drugiej strony. Dzięki temu jest wąska po środku. Zaczynamy. Ja dzisiaj wszyję zamek długi, kryty zamek długi do sukienki okolicznościowej. Stary zamek już sobie wyprułam i zabieram się za wszycie nowego. Zaczynamy od początku. Prawa strona do prawej i dzięki stopce, którą Wam wcześniej pokazałam, będziecie miały możliwość, czy mieli możliwość na szycie jak najbliżej ząbków. Ja rozkładam sobie te ząbki, czyli wywijam jakby na prawą stronę. Mocuję. Oczywiście już na samym początku trzeba rozłożyć i przytrzymać palcem zamek, żeby wszyć jak najbliżej ząbków. To jest ten sekret. Widzicie? Rozkładam delikatnie ząbki i widzę linię, po której mam szyć. Ale musicie mieć stopkę, która umożliwi Wam dojechanie do ząbków, a nie uszkodzi zamka. I tak szyjemy do samego końca, rozkładając zameczek i szyjąc bardzo blisko ząbków. Co kawałek, mam nadzieję, że sobie tutaj radzicie, co kawałek przytrzymujcie sobie tkaninę i rozkładajcie ząbki na płasko. Wtedy będzie Wam się to lepiej szyło. Zamek nie będzie się zwijał do swojego kształtu. Nie jest to łatwe, szczególnie dla początkujących. I nie jest to łatwe, kiedy nie mamy stopki specjalistycznej właśnie do wszywania zamków krytych, które charakteryzują się
specjalnymi jakby tunelami, w które wprowadza się ząbki. Dzięki temu nie trzeba wysilać się na rozkładanie zamka, jak ja w tej chwili to robię. Pilnujcie linii szycia, aby odległość igły, czyli szycia od ząbków, była równa na całej długości. Teraz zbliżam się do końca, czyli do zszycia tkaniny. Przykładam zameczek, ząbki zamka równo z szyciem, czyli zakończeniem szycia. Dojeżdżam do końca, mocuję i obcinam niteczkę. Zapinam. Tak powinien wyglądać po prawej stronie, czyli nie widać praktycznie zamka. I koniec. Życia. Jak widać, tutaj mam cięcie sukienki, więc w tym momencie, żeby zamek przyszyć równomiernie, nacinam sobie z tej strony, utrzymując linię, aby mi się nic nie przeciągnęło. Przełożyłam sukienkę na lewą stronę i teraz kwestia gustu. Można zacząć wszywać drugą stronę zameczka od góry, tak samo jak pierwszą, lub jak ja to zrobię, od dołu. Czyli w miejscu, gdzie nacięłam zameczek, przykładam do złożenia drugiej warstwy sukienki, zapinam szpileczką. I teraz bardzo ważny jest dół, żeby nie zrobiła się zakładka, czy coś wyszło nie tak. Dokładam sobie zameczek do obu tkanin. Spinam szpileczką. Nie przeciągając absolutnie nic, spinam szpilką w momencie zszycia i teraz zaczynam szyć od dołu, rozpinam zamek. Ta strona jest trudniejsza, oczywiście zawsze druga strona jest trudniejsza, ponieważ musimy zrobić identycznie to samo, z drugiej strony. Rozpinam zamek. Z tym, że przeciągam zamek, suwak, do samego końca, tak,
i zaczynam szyć pół centymetra dalej, czyli jakby zostawiając pół centymetra luźnego materiału i luźnego zamka. Po to, żeby po przyszyciu przeciągnąć z powrotem zamek z cypelkiem. Podkładam pod maszynę. Równiusieńko rozkładając zamek, tak jak w pierwszej stronie. Jeszcze raz mocuję dla pewności. I teraz doszywamy do złożenia i do samej góry. Zanim wykończę, sprawdzam, jak wygląda zamek na dole i jak wygląda po prawej stronie. Dół. I teraz co miałam na myśli, mówiąc zostawcie pół centymetra na przełożenie zamka z cypelkiem. Czyli próbuję zapiąć zamek, wkładam końcówkę w dziurkę, która została, tak? Przekładam na prawą stronę i zamykam zameczek. Tak wygląda dół, widzicie? Dzięki spięciu szpileczkom, nie przeciąganiu tkanin w różne strony, dół wyszedł bardzo dobrze. Teraz sprawdzimy sobie resztę. W tym momencie sprawdzę, czy równo przyszyłam w łączeniu sukienki, czyli jakby w pasie, delikatnie przeciągając, dlatego że tutaj jest tkanina grubsza, jest więcej warstw. Równo. Linia jest równa. I góra jest równa. Wykańczam górę zamka. Rozpinam kawałek zameczka. Tą stroną, tu jest prawa, tak? Wkładam zameczek do środka, składam i przeszywam po prawej stronie mocując. To samo robię z drugiej strony. Zamek wykończony. Teraz, żeby efekt był lepszy, i tak jest dobry, wystarczy lekko przeprasować żelazkiem
samą parą. Zameczka nie widać, widać minimalnie. I to tyle, jeśli chodzi o wszycie zamka krytego. Pamiętajcie, żeby, jeżeli nie macie odpowiedniej stopki, żeby szyć na bardzo wąziutkiej stopce i jak najbliżej zameczka. Bardzo dziękuję za subskrypcję. Zapraszam nowych oglądających do subskrypcji. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za polubienia. Dziękuję, że jesteście ze mną. Pa!